Dzień dobry, Radosław Pyfel, kłaniam się nisko i witam Państwa bardzo serdecznie. Nowy Polski e, Ład. E, w jaki sposób interaguje, czy odpowiada on na główne wyzwania globalne Polski i sytuacje na świecie? O tym dzisiejszy e, komentarz. E, komentarz składający się z przedstawienia czterech perspektyw i e, odnoszący się do ośmiu e, punktów. Ale proszę Państwa, zanim to nastąpi, chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach, dwóch rzeczach na początek, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Proszę Państwa, po pierwsze no nie będę odnosił się do żadnej bieżącej jakby narracji politycznej, nie jestem e, politykiem czy osobą, która bierze udział w działalności politycznej, nie będę ubliżał Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie będę pomstował na Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę, nie będę też Państwa próbował przekonywać, że w Waszyngtonie, Pekinie, New Delhi czy w Brukseli zatrzęsła się ziemia i że oczy całego świata skupiły się na Polsce? Po prostu nie będę wpisywał się w tę najbardziej popularne narracje polityczne. Jeśli Państwo tego ode mnie oczekujecie, zawiedziecie się. Będę wychodził taką, przedstawiał szeroką perspektywę, zarówno historyczną, odnosił się do historii Polski i wybiegał w przyszłość, daleko poza 2023, czy na 2025, czy 30 rok i będę patrzył na to wszystko w perspektywie globalnej, i rozgrywających się dzisiaj procesów, bo przetaczają się wielkie rewolucje przez współczesny świat, rewolucje geopolityczne, rewolucje społeczne i technologiczne i w ten sposób, w tym jakby kontekście będę starał się pokazać ten program Nowego Polskiego Ładu. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, no policzyłem już sobie, jestem stratny na tym programie, Dołożę, dołożę do tego interesu i proszę Państwa, to nie szkodzi, tak prawdę powiedziawszy, bo Państwo się z tego śmialiście, ale jak pamiętacie, też opłacałem składki ZUS, chociaż nie musiałem w zeszłym roku w czasach początków, początków pandemii. no Chciałbym tylko jakby zastanowić się, do czego będę, do czego będę dokładał i w co będę inwestował, jako przedstawiciel polskiej klasy średniej, polskiego mieszczaństwa, no raczej nierozumianego i nigdy nie traktowanego też raczej w Polsce zbyt, zbyt poważnie, przynajmniej przez ostatnie tysiąc lat. Proszę Państwa, więc płynąc do brzegu, te cztery perspektywy, w których chciałbym jakby dokonać tej analizy nowej koncepcji polskiego nowego ładu. Po pierwsze po pierwsze nie pod kątem jakby mojego własnego portfela, ale pod kątem tego co dzieje się na świecie i tych trzech rewolucji geopolitycznej, społecznej i technologicznej. Geopolitycznej, która już zaczyna dotykać ten region świata, społecznej, która oznacza przede wszystkim rewolucję młodych ludzi Wypowiadających kontrakty społeczne. Ona w Polsce przybrała taką twarz trochę rewolucji obyczajowej, ale uważam, że ona ma dużo głębsze podłoże i że ona będzie też powracać. To jest po prostu kwestia młodego pokolenia, które myśli troszeczkę właściwie w zupełnie inny sposób i to będzie bardzo ważne. Oraz rewolucja technologiczna, no, pandemia też to pokazała i coraz większa cyfryzacja. Nowoczesne technologie. To po pierwsze. Druga perspektywa to to, czy jest to strategia, czy strategia rozwojowa, czy narracja przedwyborcza. No, można powiedzieć, że ani jedno, ani drugie, albo można powiedzieć, że w obie z tych rzeczy jednocześnie. A skoro obie z tych rzeczy jednocześnie, czyli zarówno strategia rozwojowa, jak i narracja przedwyborcza, no to perspektywa trzecia. Ważne jest to, co się pojawiło z powodów jakby przedwyborczych, i ważne jest też to, co się nie pojawiło, co musi się pojawić. No bo są to realne wyzwania, takie no globalne czy międzynarodowe, przed którymi stoi Polska, i to jest ta trzecia perspektywa, do której chciałbym się odnieść. Czwarta, proszę Państwa, to to, czy nas na to stać i kto ma za to zapłacić, kto ma udźwignąć tą wielką polityczną wizję. I to udźwignąć nie tylko finansowo. Ja wiem, że to jest może mało popularne w Polsce, żeby mówić o finansach i nad takimi rzeczami się zastanawiać, ale także kto ma to udźwignąć politycznie i to również w kontekście międzynarodowym. Także serdecznie zapraszam do tego komentarza i zacznijmy od punktu pierwszego. Proszę Państwa, po pierwsze Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński jako lider, jako człowiek, który wyszedł i jako pierwszy ogłosił ten, ten program. Objawił się jako jego twórca, wizjoner. To nie jest właściwie chyba aż tak istotne, kto będzie premierem, kto będzie ten program realizował. Czy będzie to taka koncepcja personalna, czy inna? Wiadomo, że liderem jest wicepremier Kaczyński, on ogłasza ten program, on jest jego autorem. To po pierwsze, no jest to wizja spójna w tym sensie, że nawiązuje do dosyć takich. Tradycji, silnie zakorzeniona w polskiej tradycji, tradycji PPS-owskiej, tradycji też polskiego inteligenta, takiego doktora Judyma, który opiekuje się ludem, bierze w obronę ten lud, uczy się tych technik wyborczych, rozgramia, rozgramia neoliberalne elity i kieruje stromień pieniędzy w stronę tych. Którzy być może nie rozumieją, jakieś nie są inteligentami, właśnie nie rozumieją tej wielkiej polityki, zależności, ale on zaprowadza sprawiedliwość, albo chciałby się powiedzieć, że prawo i sprawiedliwość, i to jest silnie zakorzeniona, silnie zakorzeniony element polskiej tradycji, o czym niezbyt często się mówi, a też przedstawicielem tej tradycji jest choćby profesor Gliński, wicepremier, kolejny z wicepremierów. I wydaje mi się, że to ma duże znaczenie i warto o tym wspomnieć, jeżeli będziemy odnosić to do realiów międzynarodowych. Więc nowy polski ład jest silnie zakorzeniony w polskiej tradycji, i to naprawdę ma znaczenie, jeżeli będziemy go zderzać z realiami współczesnego świata. Od tego chciałbym zacząć. To punkt pierwszy. Po drugie, plan morawieckiego. No, proszę Państwa, tu jest istotna różnica. Plan morawieckiego był bardziej azjatycki z ducha. On nawiązywał bardziej do tradycji Developmental State, czyli państwa rozwojowego, azjatyckich tygrysów, tam jako modele rozwojowe. Pojawiała się Korea chociażby z XX wieku. No tutaj mamy zupełnie inną wizję. Wtedy to były nowoczesne technologie, ta wizja azjatycka, właśnie nowoczesne technologie, elektryczne samochody, narodowi czempioni, właśnie jak czebole koreańskie, czy też wielkie projekty infrastrukturalne czy rządowe, takie jak CPK, czy Mieszkanie Plus. No tego tym razem nie ma. To jest, są dwie istotne różnice. Tamten program był prorozwojowy. Ten jest bardziej prosocjalny. Tamten był z ducha azjatycki, a ten z kolei nawiązuje do tradycji zachodnioeuropejskiego welfare state. No, ja tłumaczę to wpływem pandemii oraz już tutaj zbliżającej się kampanii wyborczej. Dopiero co mieliśmy czwórbój wyborczy, a teraz za dwa lata, trochę za ponad dwa lata, kolejna kampania wyborcza. Można powiedzieć, że to jest do niej wstęp, i widać, że jednak pandemia troszeczkę zweryfikowała te. Te no, no, apetyty modernizacyjne, że jednak ten program jest bardziej socjalny, że on bardziej wyrównuje, bardziej redystrybuuje, bardziej to oczywiście było widoczne w programie PISO, ale teraz jest akcentowane, akcentowane mocniej i to jest bardziej tradycja zachodnioeuropejskiego welfare state niż azjatyckiego e, e, no, developmental state, co było bardzo silne czy widoczne, silnie akcentowane w planie e, Morawieckiego. Po trzecie, proszę Państwa, Polska i świat, a więc te relacje czy interakcja tej koncepcji intelektualnej, która wyrosła gdzieś z polskiej tradycji ze współczesnym światem. W jakim stopniu jest ona odpowiedzią na rewolucję geopolityczną, technologiczną i społeczną, która rozgrywa się we współczesnym świecie? A muszę Państwu powiedzieć, że codziennie wykonuje, no może nie jakąś katorżniczą, ale jednak systematyczną pracę. Z powodów zawodowych, jakby muszę to robić, i obserwuję dosyć wnikliwie, co dzieje się na świecie. No i jakie tutaj odnoszę wrażenie? No, muszę stwierdzić, że ta koncepcja jest w dosyć luźnym związku z tym, co się dzieje na świecie. Co nie twierdzę, że to jest takie złe, natomiast jest w dosyć luźnym związku z tymi głównymi trendami współczesnego świata. I jakieś słowo miałbym tutaj dobrać, by to określić, to powiedziałbym, że jest to wyspowość, że odnosi się takie wrażenie, że Polska jest pewnego rodzaju wyspą która gdzieś jakby sama decyduje o swoim kierunku modernizacyjnym i to może nawet, proszę Państwa, dobrze. No, pytanie tylko jest takie, no, kiedy ten świat się upomni jakby o Polskę i kiedy skutki tych rewolucji technologicznych, geopolitycznych czy społecznych zaczną dosięgać nasz kraj i no, i jak wtedy będzie interakcja, bo to trudno jest teraz tak naprawdę przewidywać, natomiast to, co Widzę na pierwszy rzut oka no to, to, że, że przynajmniej to, tą oficjalną część tego planu, który poznaliśmy, on w bardzo takim jest luźnym związku z głównymi trendami współczesnego świata, i to też jest zjawisko bardzo polskie. Bo wielokrotnie mieliśmy w historii Polski taką sytuację, że gdzieś tam rozgrywały się niezwykle ważne, doniosłe wydarzenia, a Polska szła jakby swoim torem, i w Polsce inne rzeczy w tym czasie były. Były ważne, czy to no, wielokrotnie, wielokrotnie tak, tak bywało. To, na co zwróciłbym jeszcze uwagę, to jest pewnego rodzaju taoistyczność tej koncepcji. Co mam tutaj na myśli? No, w Księdze Drogi Cnoty jest koncepcja mędrca czyli takiego inteligenta, można powiedzieć, polskiego trochę, chociaż ja bym nie nakładał tych azjatyckich koncepcji na polskie realia, ale ten mędrzec utrzymuje lud w niewiedzy, ale dla ich własnego dobra, żeby ten lud się nie niepokoił, więc nie tłumaczy im, że gdzieś tam jest jakaś Azja, jakieś nowoczesne technologie, że szalają jakieś rewolucje. Nie chce ich niepokoić, ale dba o nich, pozwala im zaspokoić ich e, takie podstawowe potrzeby, a polityką zajmują się ci zawodowcy. tak? I to jest model singapurski, model chiński, taki model azjatycki, można powiedzieć, że tutaj on troszkę znajduje zastosowanie w Polsce, gdzie są właściwie, nie wiem, no te nie wiem, media, no to one nie, jakby nie, nie komentują tego, co się dzieje na świecie, tylko, tylko przekazują pewnego rodzaju właśnie narracje czy opowieści, żeby ten lud uspokoić, a ten władca mędrzec właśnie też daje tym ludziom te środki finansowe, zapewnia to bezpieczeństwo, ten socjal, żeby oni czuli się bezpieczni. No to jest wizja taoistyczna, silnie zakorzeniona z kolei w tradycji azjatyckiej. Bardzo, bardzo tutaj, tutaj powiedziałbym podobna. No możecie Państwo powiedzieć, jak to zrobić w czasach technologii cyfrowej. No prawda jest taka, że no to już wiele krajów też to pokazało, że ludzie no, nie, nie są w stanie odnaleźć informacji, a nawet jak są, no, nie są w stanie ich też ocenić. Często e, do tego potrzebują, nie wiem, inteligentów, czy mędrców tej klasy, jakichś interpretatorów. No bez tego nie radzą sobie z tym i albo nie znajdują tych informacji, albo albo ulegają jakimś prostym przekazom. A ja już powiedziałem na początku, że ja się w te proste Doraźne, bieżące przekazy wpisywać no, nie, nie, nie będę. W związku z tym prawdopodobnie mówię do 5 czy 10% ludzi, a w, ale to przy optymistycznym założeniu, bo tak naprawdę pewnie do 2% i wcale mi to nie przeszkadza. To tyle, jeśli chodzi o te relacje, jakby interakcje tej koncepcji. Z, ze światem zewnętrznym i ten element toistyczny dla mnie bardzo e, widoczny. Po czwarte, proszę Państwa, element pr bardzo ważny w demokracji. E, uważam, że e, wyszło to bardzo zgrabnie i, i to się po prostu udało. Udało się, a niekoniecznie musiało się udać, bo sam termin imprezy był wielokrotnie przykładany a udało się to zgrać i skoordynować ze zniesieniem zakazu noszenia maseczek, z otwarciem ogródków i w ogóle z wielką euforią, którą widziałem wczoraj wieczorem w centrum Warszawy, gdzie no pojawiły się tłumy po prostu w tych ogródkach, tłumy młodych ludzi. Nastrój euforyczny, spotkania towarzyskie po wielu miesiącach lockdownów, ograniczeń i obostrzeń. No sobie nie będę wam wmawiał, że te wszystkie osoby wyszły na ulicę Warszawy, aby wielbić założenia nowego polskiego ładu. No, oczywiście, ludzie wyszli spotkać się towarzysko, ja też byłem z najbliższymi. Chciałem wesprzeć polskich restauratorów, więc zjedliśmy taką kolację. No ale, ale to się zgrało, to się zgrało dosyć zgrabnie z ogłoszeniem tego, tego programu, którego datę. E, wielokrotnie e, wielokrotnie e, zmieniano. E, no, pandemia i wybory spowodowały, e, że taktycznie nie ogłoszono i nie można było ogłosić pewnych rzeczy. Pewnych rzeczy, które są bardzo istotne i które będą powracać. Będą powracać niczym bumerang. No, nie unikniemy ich. No, to, że nie zostało ogłoszone, to jest oczywiście zrozumiałe z powodów taktycznych. No, jeśli chce się wygrać wybory, no, to takich rzeczy się nie ogłasza w taki sposób, no, powiedziałbym, oficjalny. Otwarty, no bo wtedy się wyborów po prostu nie wygrywa. No jakie to są rzeczy? No proszę Państwa, co co mnie zaskoczyło, to że nie pojawiła się w ogóle Azja, nie pojawił się Pacyfik, tak? To wciąż Zachód jest tym punktem odniesienia to ten Zachód chcemy gonić, z tym Zachodem chcemy się porównywać no i w sumie to może nawet nie jest wielkie zaskoczenie. Nowy element, jaki się tu pojawił, to nie tyle Zachód Europy, ale też Południe Europy, e, które chcemy gonić czy, czy przegonić. No, natomiast Azja, jako dzisiaj to centrum innowacji, ten trendsetter, jako ten region nadający, to no nie mógł się w takiej narracji czy w takiej opowieści pojawić, bo byłoby to niezrozumiałe. Myślę, że dla większości też wyborców w Polsce no, pewnego rodzaju paradoks polegał tutaj na tym, że w planie Morawieckiego, no jednak ta Azja się pojawiała jako pewien model rozwojowy, teraz zniknęła mimo że na świecie jest, coraz, jest dużo jeszcze bardziej istotna niż była w 2016 roku. No po drugie, proszę państwa, tutaj pewnie większość słuchaczy, większość z państwa spadnie z krzesła albo zacznie się śmiać, ale kosmos, no jest rewolucja w kosmosie i nie tylko uczestniczą w niej wielkie korporacje, Elon Musk, ale Chiny, Stany Zjednoczone, nie wiem, Rosja, Indie. Unia Europejska Japonia, ale też kraj średniej, wielko średniej wielkości. No, Polska mogłaby w tej rewolucji kosmicznej również uczestniczyć, no ale to też nie można tego ogłosić, bo jest, wyobrażacie sobie Państwo, jak tu memy zalałyby cały internet, jaki byłby to ubaw dla przeciętnego polskiego wyborcy, że Polska tam też chce tutaj nadążać za tymi trendami i. Jakoś być w kosmosie obecna, no to śmiechu nie byłoby tutaj końca, ale zniknęły te nowe technologie, zniknęła Azja, zniknęły wielkie projekty rządowe czy infrastrukturalne, nie było CPK, nie było mieszkania plus, no jakby rezygnacja z tej roli, silnej roli rządu, właśnie w tym stylu azjatyckiego: Developmental State. Więc oczywiście pojawiła się ta propozycja dopłaty do kredytu. 100 tysięcy, no ale proszę Państwa, no mówmy się, no jeśli rząd dołoży 100 tysięcy do tego kredytu, to, to cena tych mieszkań wzrośnie i na tym skorzystają przecież deweloperzy i banki, tak na dobrą sprawę, więc to, że nie będzie mieszkania plus, no jest tutaj w pewnego rodzaju właśnie rezygnacją z bardziej takich skomplikowanych projektów, no przynajmniej w tej, w, gdzieś, to, gdzieś to jest schowane w, w Poza te oficjalne deklaracje. Co ciekawe, historia w szkole, czyli Wielki, wielki Renesans Narodu Chińskiego w wersji polskiej. Jak na razie, chyba szczytowym osiągnięciem jest serial Korona Królów. Jak pamiętamy na stulecie niepodległości, Marsz Narodowców i udział pana premiera i pana prezydenta. Tam wiele rzeczy. Hucznie zapowiadanych na to stulecie niepodległości jakoś się nie przebiło. Kolejna taka okazja trafi się chyba za 4 lata w 2025 roku, kiedy to będzie tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, bo już innej jakiejś tutaj zbliżającej się okrągłej rocznicy nie ma. Zobaczymy, jak to wtedy wyszło. Czy kończy się na tym Marszu Narodowców z udziałem pana premiera i prezydenta, czy może będą to jakieś bardziej huczne obchody, które przebiją się do, do świadomości Polaków. Jeśli chodzi o historię w szkole, oczywiście jestem za. Polska wyeksportowała kilka milionów ludzi poza granicę kraju w ostatnich trzech dekadach, a więc ten element tożsamościowy, o którym mówił wicepremier premier Kaczyński, no jest, jest istotny na pewno, no zwłaszcza jeżeli, jeżeli tylu ludzi wyjeżdża, opuszcza kraj. No, ale patrząc na to, co dzieje się na świecie, a szczególnie w Azji, no tutaj Państwa zaskoczę. To nie tyle postulowałbym naukę Konfucjusza czy Lao Tzu, chociaż to też, ale przede wszystkim IT i matematyka. No jeśli spojrzymy na modę pokolenie w Azji, w Korei czy w Chinach, to ludzie interesują się programowaniem, interesują się IT, są w tym dobrzy. I tutaj y, historia oczywiście też, ale do tego dodałbym właśnie programowanie, IT i matematykę. To znaczy nie to, że historię wykluczyć, absolutnie nie. Bardzo ważne jest, żeby tej historii było dużo, ale do tego IT i matematyka. Nie, że jedno albo drugie, albo, albo, tylko te, 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 te dwa elementy. No oczywiście, jeśli chodzi o Laodze czy Konfucjusza, czy w ogóle języki obce, w ogóle języki obce, to oczywiście jak najbardziej tak. No tego Państwu Nowy, globalny, nowy Polski ładnie zapewni, ale ja to zapewnię i od jesieni, jeżeli ktoś z Państwa chce oddać jakby w nasze ręce młode polskie talenty, to serdecznie zapraszam na kolejną edycję programu. Pierwszy krok, świetnie nam to idzie od jesieni. Uczymy się Azji, uczymy się tego myślenia, uczymy się tego języka, tej cywilizacji, przygotowujemy się do wielkich globalnych wyzwań. Więc jeżeli obawiacie się Państwo, że Nowy Polski Ład Wam tego nie zapewni, to ja Wam to zapewnię i to już od jesieni. Wam i Waszym dzieciom, Waszym rodzinom. Proszę Państwa, po szóste, w takim razie, kto to pociągnie, no mówiąc tak kolokwialnie, kto tutaj będzie grał pierwsze skrzypce? No cóż, zacznijmy od klasy średniej. Ten próg 120 tysięcy, przesunięty, podatkowy, no to proszę Państwa, już jest inflacja, zarabia się trochę inne pieniądze, ten próg nie był aktualizowany przez wiele lat. No jest, może istotny, zobaczymy jeszcze ile osób na tym skorzysta. No, ale dochodzi składka zdrowotna dla wielu przedsiębiorców, teraz nieodliczana od podatków. No, e, różnie to może wyjść. Innowacyjność. No, co będzie tą innowacyjnością? Czy kolejne granty z Unii Europejskiej, e, już, która już tutaj inkubuje tą innowacyjność w Polsce od kilkunastu lat, ale teraz grozi, że Musi być to wszystko zgodnie z wartościami, nie da tych pieniędzy na innowacyjność. Czy to będzie polska nauka reformowana przez profesora Czanka, który wprowadza ogromne zmiany, i to będą zmiany, które zostaną wprowadzone na wiele lat. Ale no, czy, akurat, czy akurat to jest kwestia innowacyjności tam najważniejsza, czy, czy może kwestia pewnych. Opcji cywilizacyjnych czy kulturowych tutaj wysuwa się na pierwszy plan, no ch chyba, jednak, chyba jednak to drugie, a nie kwestia jakiejś technologicznej innowacyjności w polskiej nauce. No kwestia oczywiście relacji z firmami, z korporacjami, bardzo istotna rzecz w najbliższym dziesięcioleciu, a szczególnie firmami big tech. No pewnie w dużej mierze będzie za to odpowiadać Unia Europejska, ale to również będzie miało wielki wpływ na. Na Polskę? No i czy może tam można znaleźć jakieś środki na to? Nie tylko wśród przedstawicieli polskiej klasy średniej, czy tych dobrze zarabiających Polaków, no ale może wśród właśnie tych korporacji. No ale zobaczymy. wszystkim emigracja. No widzimy, co się dzieje: coraz więcej też emigrantów. Pytanie, czy będą to Słowianie, tak jak Ukraińcy, Białorusini? Może. Przybysze z subkontynentu indyjskiego. No, jaka tutaj jest koncepcja, i to też myślę, że no, ci ludzie w dużej mierze będą, no, wykonają jakąś pracę i spróbują zarobić na te, na te programy socjalne również. No, pytanie, kto to, kto to zrobi i kogo zapraszamy, na jakich warunkach. To oczywiście jest debata nieunikniona. No, wiadomo, że. Nie, nie jest akurat może nie na tą okazję, nie, jak prezentacja takiego, takiego programu. E, kolejna rzecz no to reemigracja, słynne już przemówienie Jacka Bartosiaka w Strategy and Future, e, no, Piłsudczyka, patrioty, człowieka hodującego takim polskim tradycją romantycznym. To przemówienie ścisnęło za serca wielu Polaków y, mieszkających poza granicami kraju, no tylko wciąż pytanie, no co mieliby w tej Polsce nowego Polskiego Ładu robić? No raczej nie będą beneficjentami tego socjalu. Czy będą tu jakieś warunki do tego, żeby wykorzystać ich know-how, kapitał, pieniądze? No bo czy mają tylko przyjechać i kupić jakąś nieruchomość na wynajem? E, czy no co, co takiego ma być? No, to przemówienie premier Wawelu, Jacka Bartościaka, no ścisnęło serca, wzruszyło wielu ludzi, no ale też no, nie pokazuje jakby tego rozwiązania i nowy polski ład, no, też jakoś tutaj, który się w ogóle do tego nie odnosi, tak, ale też jakoś nie, nie, nie pokazuje, no jakby miało się to odbyć. Te kilka milionów Polaków mieszkających poza granicami kraju, no, no, co oni mogliby wnieść w ten rozwój Polski w najbliższej e, dekadzie. Po siódme, proszę Państwa, kto będzie to żerował? No nie tylko finansowo, ale politycznie, tak? Kto będzie gwarantem tego nowego polskiego ładu? Przecież Polska nie jest krajem, który jest w stanie się sam wybronić. Przez 30 lat nie udało nam się stworzyć takiej zdolności, żeby się samemu obronić przed zagrożeniami zewnętrznymi. No, powiedzmy sobie to szczerze. W związku z tym, no teraz pytanie. Czy USA, no ale administracja Joe Bidena jeszcze nie mianowała ambasadora w Polsce. Wydaje mi się, że troszeczkę hołduje bardziej wartością właśnie liberalnym. No nie wiem, czy będzie chciała promować tego typu projekt cywilizacyjny, jakim jest Nowy Polski... Ład i na jakich warunkach Unia Europejska myślę, że bardziej, chociaż też są napięcia, czy będą te dotacje z Unii, właśnie ta kwestia uzależnienia ich od wartości, czy tu będzie jakiś lewar i próba też jakiegoś modyfikowania tych polskich koncepcji i nowego polskiego ładu, ale wydaje mi się, że tutaj szanse są większe, dlatego że polska socjalna, właśnie wyrównująca różnice w dochodach skupiająca się na polityce symbolicznej bardziej, no jest niegroźna, tak? To nie jest takim kłopotem, jakim byłaby Polska, no taka prorozwojowa, azjatycka, dążąca do zmian reguł gry. Azjatycka, no w sensie takim, że nastawiona na rozwój, na nowoczesne technologie i na zmiany reguł gry. To byłby duży problem dla jedności europejskiej, natomiast Polska gdzieś tam wyrównująca te różnice między bogatymi a biednymi, gdzieś tam no, realizująca taki właśnie swój, swoją taką wizję, gdzieś na rubieżach Unii Europejskiej, jest myślę, że bardziej do zaakceptowania, no, tylko jest kwestia oczywiście tych wartości, czy Unia no, nie uzna, że e, czy tu nie będzie jakiejś, no, czy na pewno będą jakieś kolizje, ale myślę, że to jest do zaakceptowania. To proszę Państwa, że ja mówię o socjalu, to też ja jest bardzo często lekceważy się Polaków. Mówi się, że jesteśmy leniami, że nie pracujemy, że chcemy tylko brać socjal. To jest absolutna nieprawda. Polacy są wśród jednych z najciężej wciąż pracujących ludzi. Nie sądzę, żeby to żeby tak można było mówić. Tylko pytanie jest takie: na ile starczy nam pieniędzy, na ile starczy nam środków, ale nie tylko, czy będzie nas na to stać finansowo. Ale czy po prostu, jakby wielka geopolityka, czy wielkie zmiany technologiczne nie upomną się o Polskę i nie wpłyną na realizację takiego planu? Mówiąc inaczej, czy jesteśmy w stanie zagwarantować sobie stabilne otoczenie międzynarodowe dla realizacji tego typu planu? I co należy zrobić? Jak należy poprowadzić właśnie politykę zagraniczną, aby zagwarantować sobie Stabilne otoczenie międzynarodowe do zrealizowania tego typu koncepcji. Zwłaszcza w czasach no, ogromnych rewolucji, bo to nie jest czas 89-2016, tylko jest to świat nowego okna geopolitycznego i wielkich, wielkich zmian. Po ósme, proszę Państwa, to już ostatni punkt, czy pis wygra wybory. Uważam, że są na to bardzo duże szanse. Traktowałbym to jako rozpoczęcie już nowej kampanii wyborczej. Przede wszystkim dlaczego? Znaczy są cztery jakby powody. Powód pierwszy, no to podzielona opozycja, która cały czas jest ze sobą skłócona. No to się jakby udaje. Po drugie, no utrzymanie spoistości zjednoczonej prawicy. To się chyba też udało przynajmniej wokół tego planu. Osiągnięto jakiś konsensus. Po trzecie, to jest bardzo ważne, trzymanie konfederacji, czy tego zespołu no, indywidualności artystów gdzieś na dystans, bo każdy głos powyżej 5% procent do konfederacji, no utrudnia zjednoczonej prawicy. Osiągnięcie sukcesu wyborczego. Wszystkie kłopoty tak naprawdę wzięły się stąd, że Konfederacja na ostatnim wirażu w 2019 roku przekroczyła 5% i to uniemożliwiło zdobycie już takiej zdecydowanej większości Prawa i Sprawiedliwości, które, no, Pawełce, która z Zjednoczonej zdecydowanie dominowała. No a jeżeli to się będzie udawać, to szanse są. Tak samo socjalno, które tutaj dodano hojnie, właśnie ten socjal, i myślę, że to wszystko sprawia, że PiS przynajmniej na razie jest faworytem, co jest ciekawe, że jest ciężkie czasy pandemii. E, no, ale, ale, ale tutaj. E, Wciąż, wciąż to PiS jest faworytem. Można pewnie będzie coś tam pozmieniać, jeszcze jakieś zrobić rekonstrukcję, i wtedy, wtedy można jeszcze w 2023 roku pewnie te wybory będzie można wygrać. Co do wyspowości, tego różnego związku z głównymi trendami na świecie, no to nie jest szkodliwe, dlatego że polityką zagraniczną, światem zewnętrznym interesuje się około 10% ludzi w Polsce, z czego duża część co widzę po komentarzach, no też nie, nie do końca to rozumie, tak? Więc to nie jest żadna statystycznie istotna grupa wyborców, która o czymkolwiek tutaj przesądzi. No to pogłębi tą taoistyczność, pogłębi tą wyspowość, oniryczność, tą dyskusję o narracjach, opowieściach, a nie o tym, co się dzieje w świecie, proszę Państwa. No dla mnie to jest zła wiadomość, bo, bo to oznacza, że coraz więcej ludzi, coraz, znaczy coraz więcej ludzi będzie mnie nie rozumieć, albo coraz mniej ludzi będzie w ogóle rozumieć, o czym o czym mówię? No będą jakieś utarte schematy, właśnie opowieści wpisujące się w polskie mapy mentalne. No i w ogóle trudno będzie tutaj e, podjąć jakąś, jakąś, jakąś dyskusję. Myślę, że, że liczba ludzi, potencjalnych widzów tego kanału, no będzie maleć i w ogóle liczba ludzi, z którymi będzie można rozmawiać o tym, co się dzieje na świecie. Więc dla mnie jako przedstawiciela no zawsze niepoważanego i nierozumianego polskiego mieszczaństwa, czy też tego stanu trzeciego, ani szlacheckiego, ani chłopskiego, no to jest bardzo trudna sytuacja, tak? To jest bardzo trudna sytuacja. Tę, ta właśnie wyspowość, ten luźny związek ze światem, no ale proszę Państwa, jest biznes, jest młode pokolenie, mam wielu partnerów, z którymi mogę Rozmawiać, więc oczywiście się <noise> jestem optymistą, tradycyjnie. Tradycyjnie jestem optymistą i tradycyjnie proszę o nierozpowszechnianie komentarza i niepopularyzowanie go wśród ludzi nierozumiejących procesów politycznych, a więc proszę Państwa, łapki w dół albo właśnie zignorowanie tego komentarza. Żeby go nie popularyzować, bo on gdzieś tam pewnie odbije się od tych polskich map mentalnych i wzbudzi jakieś niepotrzebne niepokoje, zachowajmy tą taoistyczną wizję właśnie tego spokoju, tak? stabilności, na no, ile oczywiście nam warunki na to pozwolą. Też i zewnętrzne, no zobaczymy jak to będzie, może się uda. Pozdrawiam już na końcu, nie na początku, bo to tak państwo irytowało, ale pozdrawiam szczególnie wszystkich Polaków poza granicami kraju. Wiem, że jest bardzo wiele takich osób oglądających i śledzących ten kanał. Jeśli dotarliście do tego momentu, być może to był jakiś jogging poranny albo wieczorny, no to on około po 30 minutach gdzieś mniej więcej się kończy. To pozdrawiam Was serdecznie i jestem ciekaw Państwa komentarzy, tych wszystkich Państwa z zagranicy, ale też z Polski. Bardzo chętnie czytam, dużo się uczę, są dla mnie wielkim źródłem inspiracji. No i tradycyjnie życzę wszystkim, wszystkim dużo zdrowia. To wszystko, co chciałem dziś powiedzieć o nowym polskim ładzie. I w polskich wyzwaniach globalnych. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz życzę dużo zdrowia i czekam na Państwa reakcje i komentarze. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.